Znać objętość beczki w kształcie walca, której podstawa ma powierzchnię 3x kwadrat plus 30x plus 5 cm kwadratowych, a wysokość jest równa 8x odjąć 5 cm. No dobrze, no to mamy beczkę w kształcie walca. No, mniej więcej taki niezdarny rysunek, ale powiedzmy, że mniej więcej wiadomo o co chodzi. I pole powierzchni. Podstawy to jest równe tyle, jest dane w postaci wielomianu. Takiego wyrażenia zależnego od x. No, a wysokość też jest w postaci wielomianu zależnego od x. No więc objętość, jak obliczyć? No, objętość to jest pole podstawy razy wysokość walca, czyli ta objętość również będzie wielomianem. No, bo jak pomnożymy ten jeden wielomian 3x kwadrat plus 3 x plus 5 przez ten drugi wielomian, który reprezentuje wysokość, czyli to jest pole podstawy, to jest wysokość 8x odjąć 5, no to objętość będzie również wielomianem zależnym od x. Jak wstawimy jakąś konkretną wartość x, no to będziemy mieli konkretną liczbę, która będzie mówiła, jaka jest objętość. No to teraz trzeba wymnożyć te wielomiany. No to tutaj skorzystamy z tego, co znamy, z prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania. Pomnożę najpierw cały ten wielomian z lewej strony przez 8x, wszystkie te składniki, a potem wszystkie te składniki pomnożę przez 5. Czyli tak. Może tutaj napiszę 8x najpierw z lewej strony i to mnożę przez cały ten wielomian 3x kwadrat plus 30x plus 5. I do tego dodaję minus 5 razy cały ten wielomian, czyli Minus 5 razy znowu cały ten wielomian, który miałem z lewej strony. Oczywiście mógłbym skorzystać z tej rozdzielności w inny sposób. Mógłbym każdy z tych składników pomnożyć przez ten wielomian. Też by było dobrze. No dobra. No i teraz wymnażam. No i teraz jak wymnażam, no to znowu korzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania i muszę każdy z tych wyrazów tutaj pomnożyć przez 8x. Czyli że wezmę inny kolor i teraz najpierw tym się zajmę. 8x razy 3x kwadrat. 8 razy 3 to będzie 24. x razy x kwadrat to będzie x do trzeciej. 8x razy 30x to będzie... 8 razy 3 to jest 24, czyli to będzie dodać 240. x razy x, x kwadrat. No i jeszcze 8x razy 5 to będzie 40x. No i teraz mamy... Tę drugą część tutaj. Minus 5 razy 3 to będzie minus 15x kwadrat. Minus 5 razy 30 to będzie minus 150x. Minus 5 razy 5 to będzie minus 25. Ok. No i teraz trzeba tutaj podobne wyrazy znaleźć i do siebie dodać. Weźmy jeszcze jakiś inny kolor, na przykład ten. x do trzeciej. Czy jest tu jeszcze gdzieś x do trzeciej? Nie ma. Czyli będzie tylko jeden taki wyraz, 24x do trzeciej. Potem znajdźmy x kwadrat. Tu mamy x kwadrat i tu mamy x kwadrat. To będą dwa takie wyrazy. 240 odjąć 15 to będzie dodać 225x kwadrat. Teraz znajdźmy wyrazy, które są proporcjonalne do x. No to tutaj mamy dwa takie wyrazy. Plus 40 i minus 150, czyli będzie minus 110x. No i na końcu zostaje nam jeszcze wyraz wolny, odjąć 25. No i to jest odpowiedź. Taka jest objętość tej beczki. 24x do 3 dodać 225x kwadrat, odjąć 110x, odjąć 25. Znowu jest wielomianem.